Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, widzę, że będziemy mieli tutaj trochę problemy z tymi zębaczami i z tym wszystkim, co tutaj biega. One ostatnio do mnie oczywiście tutaj wlazły, mimo że nie chcieliśmy tego bardzo. Okej, w sumie z dwoma jestem w stanie sobie poradzić raczej tak bez problemów. No a z trzema już będzie problem. No kurdele, ja pierdyle. Dobra, F12 mi chyba nic nie da, bo robiliśmy przecież stały zapis przed atakowaniem tych zębaczy. Chociaż w sumie może i mamy też szybki zapis. Ja, moi drodzy, nagrywam dla Was na zapas odcinki. Dalej mam problemy ze szczęką, także będzie problem, troszeczkę malutki, okrąglutki problem. W takim wypadku też będzie problem, jak nagle się na przykład zesunę na dół. Niestety, może być tak, że będzie różnie. Nagrywam dla Was na zapas, bo w sumie nie wiem, czy Wam wspominałam. Chyba tak, chyba wczoraj wspominałam, jak nagrywałam wieczorem, że no ten tydzień się szykuje taki dosyć jaki się szykuje. Wadur, ruszajmy. Będę zaraz za tobą. Idziemy zacząć od tego, bo nie chcę się na razie z zębaczami bujać, a jego szybko odprowadzimy. No tutaj i tak się zrespią oczywiście jakieś zębacze. Ale to będzie jeden zębacz, a nie pierdyliard. Ja bym bardzo chciała, żeby on mi zostawił tego zębacza w spokoju, bo będzie problem potem. Trochę nam ścięło, mam nadzieję, że chłop za mną idzie. Idzie za mną, na szczęście. On chciał iść chyba do portu, prawda? Dobrze mi się kojarzy, bo ja już niestety nie pamiętam. Tak, w drodze do portu. No to dobrze się składa. To się akurat z nim szybko przejdziemy. Chwilę odpoczniemy od tej kopalni, bo tam jest bardzo dużo do zrobienia i jest tam dosyć ciemno. Nie mam też wytrychów w ogóle żadnych już. To też fajnie, naprawdę. Kurczę, przypomniało mi się, że tu będziemy mieli te krwiopijce po drodze, nie? I trzeba by je chyba było minąć. No nie wiem, spróbujemy może z łuku w nie postrzelać. Ja wiem, że to jest trochę chore, że ja unikam krwiopijcy, ale... Dobra, na szczęście nam ładnie pójdzie, może mnie nawet nie zatruje ta krwiopijca. Superowo. Wiecie, bo wcześniej to one były dosyć problematyczne. Dobra, Wadur, bo my nie chcemy tutaj włazić w jakieś krzaki. Niestety, ale jakieś porady od Was, no nie zastosuję się do nich, bo muszę nagrać odcinki tak naprawdę do końca praktycznie przyszłego tygodnia. Tak więc za wiele Wam nie pomogę, a raczej Wy mnie. Ogarniamy, co jest tak jakoś... No jest ciemno, bo 17 dziewczyno, no jak ma być? No to oczywiście, że jest ciemno. Idzie, idzie. A tam się co zrespiło zaś? Zatrzymaj się. Co jest? Muszę się szybko odlać. No wiesz co? Tutaj... Już koniec? Tak, możemy wyruszyć w dalszą drogę. No nie wydaje mi się, że to był koniec twojego odlewania się. Ale jesteśmy przynajmniej już przy porcie. Wystarczy, dotarliśmy dość daleko. Nasze drogi się tu rozchodzą. Co z wynagrodzeniem? O tym akurat nic nie mówiłem. Idź sobie zapracuj na to, by mieć wystarczającą ilość roperii. Jaka chamidło jedne wielkie. Na szczęście na mnie to za bardzo nie działa. Remus, coś mogę z tobą? Nic nie chcesz, dobra. Idziemy zerknąć do lewa, bo on też ma jakieś specjalne piwo.
Zobaczmy. Niestety upadka żeglarza ma tylko 8, a ja potrzebuję... Potrzebuję więcej. Potrzebujemy 10... Nie, sorry, 12 potrzebujemy tych, nie? 10 szaszłyków, tuzin kufli piwa. Dobra. Ziemia zębaczy. Dobra, no to w takim razie myślę, że jest w miarę. Duk Tyresa. Zamieszki. Przekupstwo. Dług Mortiego. Dobra. Okej, okay, czyli w sumie no wracamy z powrotem do kopalni. Ale zanim wrócimy do kopalni, to myślę, że wrócimy do miasta na chwilę. Bo tam powinniśmy też móc coś więcej zrobić. Tam możemy kupić te rzeczy, więc akurat sobie wrócimy do kopalni wtedy już tak na spokojnie. No i kurde, powiem wam, że sporo tego do roboty jest. Odpalmy nasze buty, bo na bank się zregenerowały. W mieście też muszę kupić niepamięć, bo nawet jak mu wezmę te cudowności wszystkie, to ze mną oczywiście nie pogada. Bo strzelił gościu focha bambocha i jest zadowolony, nie? Także lecimy. Ogarniamy, miejmy nadzieję, że coś fajnego z tego wyniknie. Oby. No i też przy okazji myślę, że się kimniemy już po prostu tutaj w mieście. Nie pamiętam niestety, kto sprzedawał mi niepamięć. Klerus chyba nie handluje, nie? Dobra, może mnie uzdrowić, więc w sumie możemy z tego skorzystać. Co prawda planowałam iść spać, ale... Niech będzie, on też od czegoś jest, nie? Dobra, kurde, mordo, bo naprawdę. Myślałam, że jak dołączymy do frakcji, to gościu się przestanie mnie czepiać. Dobra, widzę, że na targowisku jest już bardzo mało ludzi. A tu jest Emanuel, on tutaj przychodzi sprzedawać normalnie rzeczy. Nie pamięć, dawaj. No to już wiem, gdzie go non-stop nie ma, nie? Dobra, idziemy chyba do karczmy od razu, bo tam idziemy po szaszłyczki. I idziemy w sumie po piwko. I będzie dobrze. Dzień dobry, witam. Barin, te sprawy. Amadeus gra. Słyszałem o twoich mięsnych przysmakach. Mogę jakiś dostać? Trys miał mi dostarczyć świeże mięso, jednak nie ma o nim żadnych wieści. Wiesz, gdzie mogę dostać pyszne piwo? Mam coś na stanie. Zasmakuję nawet zbrednemu. Jasne, czemu by nie miało. Mam poszukać Trisa? Jeśli to dla mnie zrobisz, to możesz sobie zabrać tuzin tych szaszłyków. Okej, okay, a pokaż mi swoje towary. To wszystko, co mam. Dobra, to kupujemy. On chciał 12 tych piwek. Dobrze mówię. Tak. A szaszłyki, jak to wygląda? Bo on mi je da na razie za darmo, nie? Ta, no i nie da się tego inaczej zrobić, bo nie kupimy od niego aż tyle szaszłyków. Więc trzeba iść w sumie do Trisa. Dobra, no niech będzie, pójdę. Robi się co prawda ciemno. Ale tutaj głosy, kurde, wszystko. Dobra, no powiem tak, idziemy. Nie jest chyba aż tak bardzo ciemno, szczególnie po tym, jak rozjaśniłam to i owo. Może się coś uda z tym wszystkim zrobić. Idziemy to ogarnąć. 14 poziom.
Jak myślicie, moi drodzy, to dobrze, niedobrze? W sumie ciężko powiedzieć. Dobra, lecimy. Obóz Trisa już niedaleko. Tam się myślę też przekimamy, żeby jednak było widno. Chociaż jeszcze będziemy musieli wrócić do tego, do Johanna, nie? Chyba tak będzie. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Johann Johan wartet auf czeka sein na Fleisch. dostawę mięsa. Ja, Faktycznie, sicher. chciałem wyruszyć już wcześniej, Ich jednak wollte te chrząszcze nie eins dają mi schon spokoju. vergessen. Ale skoro już tu jesteś, to możesz Na. dostarczyć mięso za mnie. No mogę, tylko wiesz co, ja się u was kimnę. Mordeczko ty moja, bo jest ciemno jak w dupie. I zobaczymy. Pochodnie chowamy, lecimy standardowo, dostarczyć mięcho. Jak tam moje buty? Działają już? Działają, superowo. No to idealnie. Ale powiem wam, że ta kopalnia, ona mnie trochę doprowadza do szału, bo tam naprawdę ilość zadań jest bardzo duża. W ogóle jest dużo zadań w takich miejscówkach, gdzie byśmy nawet nie pomyśleli. Nie wiem, czy to zauważyliście. Że w sumie w porcie też jest bardzo dużo zadań. Tak ogólnie rzecz biorąc, jest wcześnie rano, wszyscy powinni być oczywiście u siebie. Dzień dobry, witam, lecimy od razu. Dobrze jest wiedzieć, gdzie wszystko mamy w mieście i umieć trafić na miejsce. Johanna chyba nawet jeszcze kurde nie ma w tym, w pracy. Ano, nie ma go jeszcze. Powinien tu przyjść zaraz. Chociaż w sumie możemy go chyba uprzedzić, nie? Zanim przyjdzie do roboty. I to jest mąż Paginy, więc on powinien być gdzieś tu w chałupie na przykład. No, jak widzicie, śpi jeszcze. Nie chciałam towarów. Ich habe das Fleisch Mam bekommen. dostawę Gut, mięsa. gib her. Dobrze, Es wird so eine doprawione i Stunde dauern. przesmażane go za mnie około godziny. Aha, czy jeszcze mam się kimnąć, tak? Dobra. Ja Dreckiger Dieb. pierdyle. Wache! Nie chciałam, Wache, no. elender Feigling, bleib stehen! Niedobrze. Chciałam się kimnąć. Mi się zaraz, kurde, przyda druga niepamięć. Masakra, wam powiem. Gościu, ty się tak bujasz wszędzie, bo ci się nudzi. Dobra, Pagina nie ma focha. A Johanna już i tak tutaj nie ma. To do południa niestety. Idziemy po mięso. Gorzej, że on może być, wiecie, na mnie wkurzony. Ale to już się okaże za chwilę, czy jest wkurzony, czy nie. Pewnie jest. Hej, ty! Ist das Mięso Fleisch jest już fertig? gotowe? Ja, hier sind Tak, 10 ile Stück reichen sztuk? mir. 10 mi Da du mir das wystarczy. Fleisch gebracht hast, kriegst du Możesz je mehr. wziąć za darmo. Dzięki. Możesz się w sumie fochać, mało mnie to obchodzi. W razie czego mamy niepamięć. Na razie mi nie jest potrzebna do niczego, więc Das war spadamy gerade stąd. nicht mehr als mein Spiel. Da soll irgendwo No ein i teraz znowu Kaufmann trzeba do sitzen. portu zapierdzielać taki kawał drogi. Das ist doch nichts Neues. Niestety, ale no nie da się bliżej, nie ma bliżej. Hey, Słucham. wo willst du denn hin? Pogadaj z moim kolegą. Aha, bo ja mam kartę do zapłacenia, Halt! nie? Du wirst in der Stadt als. Masz. Vielleicht. Aber. Dobra, morda w kubeł. Się skap. Za jedną sztukę roperii stówę trzeba było zapłacić. Was hast du doch da an? Ale trudno, to było przypadkiem.
Zapłacę już karę, no dajcie żyć. To nie było jakoś bardzo, bardzo dużo. Dobra, mamy mięso, mamy piwo. Skręty jakieś bagienne ziele powinnam mieć, bo ja nie sprzedawałam tego towaru. Mam 33 skręty bagiennego ziela. No jak chłop nie będzie zadowolony, to ja nie wiem, co by go miało uszczęśliwić. No i pójdziemy też wybić te zębacze na zewnątrz. Tylko zastanawiam się, jak je podejść, żeby one nie podeszły mnie, nie? Bo to trochę może być problematyczne. Czy ja w ogóle dobrze lezę? W sumie no to zajdę też tędy. Tak trochę okrężną... Zajdę? Nie zajdę tędy przecież. Tak to jest, jak się człowiek czasami pomyli. No, ale tędy już zejdziemy normalnie, tam gdzie chcemy. No i pora to ogarnąć. Zobaczymy, co się uda zrobić. Boję się, że niezbyt wiele, bo ta kopalnia dużo czasu zżera. Czy z tego dużo jest expa? Tak średnio bym powiedziała. Ale questy to questy. Ja się też za dużo nie dowiem od tego całego Rodga, bo ja nie pomogłam tamtemu kopaczowi. Więc logiczne, że mi chłop może troszeczkę nie ufać. Dobra, zacznijmy od tych zębaczy, bo to jest najważniejsza aktualnie sprawa. Już mi to zalega od paru odcinków, dlatego mówię, że najważniejsza. Niedobrze, bo one się potrafią wspinać. Ja na szczęście mam teraz full HP, więc to tak bardzo nie będzie mnie bolało. Takie zębacze to. W takim wypadku nie jest nic szalonego. No i dobra. Panie zębaczu, bo ja już nie mam dla pana czasu. Superowo, naprawdę. Podekspionę delikatnie. Tam jest chyba smoczy zębacz, nie? Nie, zwykły, ale jest jakiś taki dziwny. Niedobrze. Okej, na szczęście nie łapię agro z tak dużej wysokości. Byłoby to trochę dziwne, jakby łapał. Ale w sumie możliwe jest wszystko. Tu mamy jakiś nieznany żołnierz. Mogę to kopać? Nie mogę za bardzo. Pytanie, czy te zębacze wystarczą, czy muszę ich pokonać trochę więcej? Nie wiem, możemy zapytać, czy mu to odpowiada. Dobra, dobra, czyli to nie pomaga. Czyli jeszcze te wyżej też wypadałoby sobie tutaj załatwić zębaczki. Gorzej, że ich tam już jest więcej. I to jest już większy problem. Te zębacze niektóre wyglądają bardzo dziwnie, na przykład ten. Wygląda, jakby go ktoś obdarł ze skóry, nie? Może więcej expa będzie za niego na przykład.
Nie no, 120, tyle co za tamtego. Co to kurde było? Nie ma czego plądrować. What the fuck? Czemu ja dostałam jakiegoś... Oh my gosh, co to miało być w ogóle? Ten zębacz był jakiś z kosmosu, czy co? No, złazisz tu. Tu się dziwne rzeczy dzieją na tym pustkowie. Najpierw mi gra podpowiada, że tu się regeneruje mana. A teraz ten zębacz jakieś dziwne rzeczy ze mną zrobił. A może to nie zębacz? Okej, okay, idą kolejne. Tam się ktoś... Tam się leją. A dlaczego one się nagle rzuciły wszystkie na mnie? Bo mi jeden ugryzł? Nie, no teraz to nie damy rady sobie z nimi. Szczególnie jak mnie oblezą. Ja pierdyle. Ej, no co jest? One jakieś dziwne są. Teraz to F12, ale... Co to miało być w ogóle? Powiem szczerze, że ja nie mam pojęcia. No, zapraszam jednego. Halo. No już po ptokach, już idą dwa. No halo, halo. No co jest? Kurde. Znowu mi się coś stało. Tak jakby czas sobie przyspieszał nagle. O co chodzi? Ziemia zębaczy, ja stąd spierdzielam teraz. Jednego zębacza chętnie wezmę na siebie, ale... Tu się coś dziwnego dzieje na tym. Ja stąd spadam. Stary już po wszystkim, myślę sobie. Zadanie wykonane. Pozbyłem się 10 zębaczy. Super. Żadnej paskudy. Dzięki w imieniu swoim. I ludzi. Jezu, odbijam się piciem. Masakra wam powiem. Zróbmy zapis. I wracamy do środka, do kopalni. Tam to już w ogóle będzie dramat. W sumie. Dużo czasu można tutaj spędzić. Dzień dobry. Umarł. Coś mogę z tobą? To on nic nie zrobi, bo jeszcze się nic takiego w sumie nie dzieje. No i teraz pytanie. Teraz wypadałoby w sumie pogadać sobie z każdym kopaczem, który istnieje. I każdemu w sumie pomóc, nie? Tutaj jest jakiś kopacz. A, tu jest Dotter. Mam wszystko, czego chciałeś. Oto szaszłyki mięsne Johanna. Pychota. Dobrej jakości piwo. Wygląda na drogie. Trzymaj coś do palenia.
W końcu w kopalni idzie dostać skręta za 50 roperii. Co wiesz o buncie kopaczy? Dlaczego miałbym coś na ten temat wiedzieć? Nikt mi o niczym nie mówi. Wolę być samotnikiem. Niech tylko przyjdą po moje złoto lub spytać się o poradę na temat wydobycia. Po moim trupie. Wspomniałeś Morsa. Wiesz coś na jego temat? Mors? Dlaczego pytasz? Nic nie wiem. Wygląda to inaczej. Nie, nie, naprawdę nic nie wiem. Lepiej już sobie idź, muszę pracować. Dzięki za twój wysiłek. Tak niewielkie wynagrodzenie za bycie chłopcem na posyłki? Czy nie zaproponowałem, że pokażę ci, jak powinno się wydobywać? Proponowałeś. To czy nie uważasz, że jest to odpowiednia nagroda? Szybko się sam wzbogacisz. Wiesz może, gdzie Tyres ukrył swoje złoto? Nie obchodzi mnie to, ja natomiast na pewno nie zostawiłbym go bez czyjejś opieki. Pokaż mi, jak wydobywać. Nauczę cię, jak wydobyć. 50. No, dobra. Dobra, dobra. Aha, czyli możemy sobie u niego kupować i... Dobra, no brzmi to nawet tak w miarę logicznie. To miejsce brzmi tak, jakby on mógł tutaj coś schować, nie? No ale gra niestety... Niestety nie podpowiada, nie? Ciemno w tej kopalni, coś tak dziwnie. Honor, coś z tobą, nic. Tu jest jakiś kopacz jeszcze, taki zwykły, ale tamten też jest takim zwykłym kopaczem? Hej, ty! Zwykłym, ale może ja mogę z nimi rozmawiać, a nawet o tym nie wiem. Co wiesz o triumwiwacie? Dobra, no oni chyba nic mi nie powiedzą. Coś interesującego. Mors z kopaczy został martwy. O buncie kopaczy coś wiesz? Dobra, nic nie wiesz. Okej, czyli dupa. Czyli tacy kopacze mi nie pomogą raczej w niczym. No i dobra, teraz możemy iść w lewo albo w prawo. Chodźmy najpierw tutaj. Okej, tu spotkaliśmy Tyresa, więc powinniśmy się obejrzeć za skarbem. Jest sam w sobie Tyres, miał w sobie monetę. A może tu na górze coś schował? W sumie może tak być. Zobaczmy, jak nam idzie w ogóle kopanie. Sprawdź umiejętności. Przeciętny kopacz. Możemy spróbować troszeczkę pokopać. Aha, nic nie wydobędę. No dobra. No i co? I tutaj spotkaliśmy tego typa, ale tu nic nie ma za bardzo. On sobie tutaj leży. O, proszę bardzo, jednak coś mamy. Mamy skarb Tyresa, tylko teraz nie mogę wyleźć. O nie, błagam. Serio, muszę użyć Marvina, bo ja stąd nie wyjdę. O, matulu. Dobra, wyszłam. Skarb mogę wrócić do Dona. Doter zachował się podejrzanie, gdy zapytałem go o Morsa. No coś z tym Doterem jest nie tak. To na pewno. Witam kopaczy. Tutaj jest ten zaopatrzeniowiec. On sobie tylko pali ziółko. Prawda jest też taka, że dużo mi kopaczy nie pozostało, z którymi mogę w ogóle pogadać. Nemes coś może powie? Wątpię, że mi coś powie. Tutaj w ogóle wątpię, że mi ktoś coś powie. Aktualnie, bo już większość osób wypytałam o wszystko.
Hej. Taka Gertrud na przykład jest bardzo podejrzana i uważam, że powinna mi coś powiedzieć, ale mi nic nie powie. Co wiesz o śmierci Morsa? W końcu byliście przyjaciółmi. Zachowywał się jakoś inaczej? Mors? W zasadzie to tak. Spytałem go nawet, co mu dolega, jednak nie chciał mi nic powiedzieć. A wcześniej co takiego robił? Wiem tylko, że często przebywał z Dotterem, pytając go o wskazówki na temat wydobycia. Może on go zabił? Cholera wie. Znalazłem ci robotę. Mosz, mówże. Rodk może coś ma, ale chcę najpierw sprawdzić, czy się nadajesz. Jak potrafisz liczyć, to przyjmie cię jako księgowego na okres próbny. Znalazłeś coś poza tym? Nie. Sprawa z Rodkiem brzmi najlepiej. Czego chcesz za swoje lekcje liczenia? Zostawmy to na później, w porządku. Zaczynamy lekcje? Możemy zaczynać. Mamy cztery podstawowe operacje arytmetyczne i wtedy odejmujesz to od tego. Tutaj w zasadzie musisz to obliczyć tyle razy, ile... Okej, uczymy gościa, jak się liczy. Kręci mi się w głowie, zakończmy na dziś. Udało się w końcu rozwiązać zadania. Dobra. On chyba idzie w kimono. Za szybko to wszystko poszło. Dobra, morderstwo. Okej, okay, furs też mamy w to wmieszanego fursa. Dobra. Fursa to ja czasami gdzieś tu widuję. W tych tunelach. Kurde, no naprawdę za dużą zrobili tą kopalnię, no. W sumie możemy iść do Dona, zanieść mu rzeczy, jak już tutaj schodzę. Bo w sumie dlaczego nie? Togen, coś możemy pogadać z tobą? Nic. No dobra, no. A wy, coś mogę z wami pogadać? Wątpię, no. Odnośnie długu Mortiego, tak? Chcę za niego zapłacić. Ile to było? 27. Skąd mam wiedzieć? Od tego mam listę. 27. Trzymaj. Sprawę uważam za załatwioną. Skreślam go z listy, ale następnym razem musi płacić normalnie. W porządku. Dobra. No i jeszcze Don. Hej, ty. Mam skarb Tyresa. Był to spory worek złota i innych kosztowności. Widziałem. Dobra robota. Daj mi go. A co z wynagrodzeniem? Przecież nie widziałem skarbu, oddaj mi go. Trzymaj. Wygląda nieźle. Oto twoja zapłata. Tylko 300 roperii, całość była warta przynajmniej 2000. No i to są wszystkie pozostałości, jakie zostały, chyba że chcesz się kłócić o należności za ochronę. Nie, dobra, może być. Wiecie, mi tam bardzo nie zależy na pieniądzach. O, widzę, że Togen tutaj przychodzi. My ich mieliśmy o tej północy tutaj, no nie? Troszeczkę się im przyjrzeć. Zupy z pełzacza na razie nie zrobimy. Przekupstwo. Togen i Hogen, dobra. Dług Mortiego. To już możemy mu powiedzieć, że jest spłacone. Triumvivat. Zamieszki. Morderstwo. A ta łatwa fucha? Co to jest? Aha, to do Rodga, dobra. To myślę, że wracamy chwilowo. Trzeba się przyjrzeć tym kopaczom, bo może ktoś tu jeszcze ma imię. A o nim sobie po prostu zapomniałam. Jak na razie widzę samych bezimiennych kopaczy. To jest taki zwykły poborca. Mam kilka pytań. O co chodzi? Co robicie ze złotem? Co mogę pobierać? Aha, dobra. Takie pierdoły jakieś. O, tu jeszcze pozostawiłam bryłkę złota. Dobra. Spadamy w takim razie.
Dobrze. Tu? Chyba zwykły kopacz, nie? Chyba na pewno. Wiecie, ja tak łażę po tych korytarzach, że ja w sumie nie wiem, kto gdzie jest i potem nagle na kogoś tylko po prostu trafiam. Holga, Gertrud, oni nic nie wiedzą, nic mi nie powiedzą zresztą. Hej, ty. Twój dług jest uregulowany, nie musisz już zawracać sobie tym głowy. Nie mogę uwierzyć, jak tego dokonałeś. Zostańmy przy tym, że nie musisz nic płacić. Niech ci będzie. Dzięki za pomoc, od teraz jednak będę się starać opłacać ochronę. Nie mogę ci jednak niczego zaoferować. Dzięki za pomoc. W porządku. No i teraz pytanie. Aha, tu wróciłam do tego poborcy, dobra. Okej, czyli wystarczyło skręcić tutaj. A tu do góry, co było? Nie pamiętam. Poborca, poborca. Tutaj była ta Zira, ale ona już tutaj sobie stąd poszła. Jest furt. Słyszałem, że mor skręcił się w twoim towarzystwie. Kto ci takich rzeczy naopowiadał? Ma to znaczenie? Tak, w zasadzie to nie. Wiesz, czemu Mors zginął? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Nie możesz po prostu odpuścić? Nie mogę, ktoś go zamordował z zimną krwią, a rekruci mają to gdzieś. Według Umara nie ma więcej tropów. Nie rób takiego zamieszania z tym, poborcy wszystko mogą usłyszeć. I co z tego? Co im do tego? Tak naprawdę nie chciałam nikomu tego wygadać, by nie trafić na ich czarną listę. Dla ciebie jednak zrobię wyjątek. Wykrztuś to. Dobra, nie wiesz tego jednak ode mnie. Spokojnie, nie mam zamiaru cię sprzedać. To, co powiesz, zostanie między nami. Po tym, jak się zaprzyjaźniłem z Morsem, to rozmawialiśmy na różne tematy. Jednym z tematów były pogłoski na temat Dotera, że jest w posiadaniu książki uczącej wydobycia. Jednak to już wiesz. Chcieliśmy koniecznie zdobyć tę książkę, którą mi dostarczyłeś. A więc Mors ją ukradł. Gorzej, próbował szantażować nią Dotera. Chciał powiedzieć wszystkim, jakim to Dotter jest nieudacznikiem, posiłkującym się cudzą wiedzą, a nie własnym wysiłkiem. Mogę to sobie wyobrazić. Cóż, myślę, że Dotter przekupił poborców i poprosił ich o zabicie Morsa. W końcu każdy kocha złoto. Okej, myślę, że mi to wystarczy. Pamiętaj, że nie wiesz tego ode mnie, nie chcę umrzeć. Przecież wiem. Powiedziałem, że nikomu nie wygadam. Kopacze bunt, pierwsze słyszę. Aha. Dobra, on nic nie wie, już się go pytałam o to zresztą. O Boże Święty, naprawdę, za dużo tego. Tu se siedzi jakiś zwykły kopacz w dziurze. Tu zrobiłam jakieś kolejne kółeczko, po prostu życiowe. A, tam byli tamci kopacze, dobra. Może to jest trochę śmieszne, ale ja też się dopiero uczę tej kopalni, wiecie? Hej. Nems, może coś jeszcze od ciebie? Hey. Szukam pracy dla Mortiego. Tak, dlaczego pytasz? Znalazłbyś coś? Nie znoszę typa, dlaczego? Po wypadku tak majczył przez sen, że nikt nie potrafił się przez niego wyspać. Przez całe 3 dni nie spałem, aż do zasięcia przy pracy, gdzie obudził mnie triumvirat. Przez co zdarzyło mi się zasnąć przy pracy, to jestem zmuszany do jeszcze większych opłat. Jeśli możesz imprezować, to możesz też pracować. Na Beliara, dzięki ci Morty za twoją niewyparzoną jadaczkę. Zrozumiałem przekaz. Dobra. Za bardzo wiem, jak to teraz ruszyć, moi drodzy. Tu chrząszcze se spadają normalnie. Ja nie wiem, co tu się odpierdziela. Tu jest poborca. Tu byłam. Tu też byłam. Która jest godzina? 20. Dobra, musimy iść do Rodga. I moglibyśmy iść w sumie do Dotera, go dopytać o to wszystko, co się w sumie dowiedzieliśmy. Tylko, że ja oczywiście nie pamiętam, jak się stąd wychodzi gdziekolwiek. I to może nam przysporzyć jakiegoś problemu.
Na pewno nam to przysporzy problemów. O, wróciłam, super. Morty rozwiązał równania. A niech mnie, gdybym tego nie zobaczył, to nie byłbym w stanie uwierzyć. Jeśli potrafi tak dobrze liczyć, to może się nawet sprawdzić jako księgowy. Wiedz, że nie przepadam za oszustami. Jeśli rozwiązałbyś te zadania za niego, a ja bym zobaczył, że Morty nie potrafi liczyć, to skończylibyście bardzo marnie. Na szczęście jesteś uczciwy. Powiedz mu, że może zaczynać. Cieszy mnie to. Zwracam się w sprawie buntu. Chciałbym się przyłączyć. Co cię to obchodzi? Wystarczająco dostrzegłem. Nie jestem pewien. Pomagając biedakom. Przecież im pomagam. Debilu. Panie Baron Severin, coś pan powie? Nic. Chodźmy do Tera. Zobaczmy, czy on ma coś jeszcze do powiedzenia. Odnośnie Morsa, ktoś mi wspomniał coś więcej na jego temat. Co? Przestań chrzanić, nic nie wiem na jego temat, daj mi spokój. Mam wrażenie, że rekruci będą mieli inne zdanie. Czego dokładnie ode mnie chcesz? Przychodzisz z jakimiś dziwnymi domniemaniami i próbujesz mnie zastraszyć. A co, Morsowi to nie wyszło na dobre? Nie wiem, o czym mówisz. Ale rzeczywiście, że wiesz, jednak jeśli dalej będziesz zaprzeczał, to z pewnością znajdzie się jakaś potulna cela dla ciebie i twoich znajomych. Gwoli jasności, za morderstwo najłagodniejszym wyrokiem jest arena, wątpię, że się tam nadajesz. Tym razem nie ma tu nikogo z triumvirátu, by cię uratował. Przeklęty Łotrze, ja ci już pokażę. Ja już cię biłam, gościu. Już się biliśmy. I co ty mi niby zrobisz, jak ty nawet broni nie masz, człowieku? W sumie to nic nie masz. Smażone mięso, gin. Masz może moją pochodnię na górze. No i poczekajmy. No. Nie bij już, proszę, wyśpiewam wszystko. Nie mogłeś tak od razu. Dlaczego przemawia do ludzi twojego pokroju tylko przemoc? Nie chciałem, by zabito Morsa. A? Dałem poborcom 150, mówiąc, że mają go tylko nastraszyć, a sprawy z książką zachować dla siebie. Książką o wydobyciu. Wiesz o niej? Mors zalazł mi za skórę i chciałem go tylko nastraszyć poborcami, ale to był moim błędem. Komu to zleciłeś? To był Togen, Kunisław i Frant. Skąd miałem wiedzieć, że go od razu zamordują? Już wiesz, z kim się nie zadawać. Wiem, że popełniłem błąd, mam z tego nauczkę. Okej. Okay. Togen, Frant i Kunisław są osobami, które dostały zlecenie. To do Mortiego znowu. Dobra. Okej. No to w takim razie zaś musimy wrócić tam do nich. Dużo latania tu jest, nie? A umarł? Coś mogę z tobą pogadać? Dobra, nie mamy wystarczających dowodów. Okej. Okay. To ja ci je teraz z mordo znajdę. Na spokojnie. Idziemy w takim razie. W sumie Morty jest tutaj, jak myślicie? Pewnie sobie siedzi tam u siebie, gdzie był. Zresztą zaraz zobaczymy. Nie ma go tutaj. Ale ja i tak potrzebuję tędy iść. Musimy sobie pogadać z tymi ludźmi. Powiem wam, że teraz tak trochę intuicyjnie zeszłam na dół i wydaje mi się, że już będziemy mieli łatwiej z tym, żeby tutaj się poruszać po tej kopalni. Już mi to lepiej idzie. Dużo lepiej.
Tu widzę, że wszyscy się zleźli. Dlaczego zabiliście Morsa? Co? Który to idiota ci tak naopowiadał? Jakiś ptaszek mi wyćwierkał. I co z tobą? Zjeżdżaj. Czemu Morsa zabiliście? Który idiota ci tak naopowiadał? Jakiś ptaszek. Zjeżdżaj. Czemu zabiliście Morsa? Nie mam pojęcia, o czym mówisz, więc zjeżdżaj. No i chciałabym wygadywać do Tera, nie? Gorzej, że chyba spierdzielili. Łam teraz sprawę. Dobra, no oni mieli sobie gdzieś tutaj złazić, nie? Zamieszki to było? Triumvirat chyba, nie? No, Honor i Togen, krótko po północy. No jest trochę po północy. Ja myślę, że możemy poczekać i pośledzić Togena zawsze. No i tak się w sumie zastanawiam, co ja więcej mogę tutaj zrobić, jak myślicie? Może być z tym duży problem, no bo... Tak, zagadałam ich prosto z mostu, nikt się nie przyznał. Znaczy w sumie czemu mieliby się przyznać, nie? Masakra. W sumie. Nie brzmi to ani trochę dobrze. Ale za Togenem będzie bardzo mądre to, żeby iść. Po prostu. Podejrzewam, że będzie się stąd zbierał za niedługo. Niestety, jak się prześpię do północy, to pewnie nie zdążę. Znaczy, w sumie mogę spróbować się przespać do północy i zobaczymy, czy on tutaj stoi. O, mogę do nocy się przespać. No i dobrze, dobrze. Panowie idą spać. Ja poczekam sobie, kto będzie wychodził. W sumie to nie wygląda, jakby szli spać. Bardziej chyba tutaj planują postać sobie. Tędy da się wejść. Dobra, to ja sobie skorzystam chwilowo. Bo tu jakieś rzeczy są. Mam nadzieję, że nie spadł. Aha, bo ja tak... Dobra, tutaj jakieś fajowe rzeczy można było właśnie sobie znaleźć. W sumie możemy postać i popatrzeć z góry. No niedobrze, niedobrze. Dobra, moi drodzy, no wydaje mi się, że więcej nie zrobię na razie, bo nie wiem w sumie, co z tym zrobić. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam was do zostawienia, do dołączenia na serwer na Discordzie. Link macie w opisie pod filmem, a ja wam już dziękuję. W kolejnym odcinku zobaczymy, jak tutaj rozwiązać te zadania. Jest jej dosyć dużo. Ja sobie nawet zrobię chyba szybkiego screena i po prostu sobie je poprzeglądam, jak to ogarnąć. I miejmy nadzieję, że nam się to uda. Dzięki i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się i cześć!